Gdybym nie poznała Alena Michela i Amitié Pologne, to na pewno nie robiłabym dzisiaj tego, co robię. Pewnie bym była astronomem. Apteka Darów powstała dzięki Amitié Pologne, przetrwała dzięki Amitié Pologne i dzięki Amitié Pologne trwa do tej pory, bo my ciągle mamy kontakty z Francuzami, przyjaciółmi naszych dawnych przyjaciół. Amitié Pologne to w tłumaczeniu z języka francuskiego przyjaźń polska lub przyjaźń z Polską. Dla mnie to jest więcej niż tylko i wyłącznie ta nazwa. To jest historia moich wielu przyjaźni z Francuzami, które rozpoczęły się 30 lat temu i które trwają do dzisiaj. Le curé de cette église qui s'appelle la Trinité, qui est Avenue Saint-Exupéry. Proboszcz parafii Świętej Trójcy, który nie był Polakiem, chciał zorganizować akcję pomocy dla Polski po ogłoszeniu stanu wojennego. Zebrał ubrania i lekarstwa, ale nie miał możliwości dostarczenia tego do Polski. Il avait tout ça, mais ne savait pas comment acheminer en Pologne. Alors, sœur d'Alain Michel habite. Siostra Alena Michela mieszkała niedaleko parafii. Dowiedziała się o tym fakcie, powiedziała księdzu, że jej brat, Alain Michel, dysponuje ciężarówką i skontaktowała ich ze sobą. Elle a dit, mais mon frère a un camion. J'ai un frère qui a un camion. Donc elle a contacté Alain, qui a transporté ce premier camion. Comment ça va? Chciałabym cię zapytać o ten pierwszy wyjazd do Polski. To była Skawina. Pamiętam dobrze, że działo się to w lutym 1984, bo wtedy we Francji był wielki strajk kierowców ciężarówek. Przed przyjazdem do Polski kupiłem mapę tego kraju w wersji francuskiej. Będąc już w Polsce i pytając o drogę, nie mogłem uzyskać żadnych informacji, ponieważ Polacy nie kojarzyli nazw francuskich, Warszawii, Krakowii, etc. Kiedy dotarliśmy do Skawiny, o czym jeszcze nie wiedzieliśmy, zabrakło nam benzyny. Dojechaliśmy do wzniesienia jakiejś drogi, z którego ciężarówka zjechała siłą rozpędu. Pascal zaciągnął hamulec ręczny, po czym wypadła skrzynia biegów i ciężarówka stanęła. Nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Wysiedliśmy i pierwszą napotkaną osobę zapytaliśmy, jak dojechać do Skawiny i parafii. Okazało się, że już jesteśmy w Skawinie, tuż przed kościołem, do którego mieliśmy przyjechać. To było coś niebywałego. Chyba zadziałała opatrzność. C'était déjà la providence qui était avec nous. On a trouvé les Polonais très très. Polacy okazali się bardzo miłymi i gościnnymi ludźmi. Przypominam sobie rodzinę, pierwszą, w której zostaliśmy ugoszczeni. Nie chcieli pokazać, że zaopatrzenie w żywność stanowi dla nich problem. Pożyczyli zatem to, co mogli od swoich sąsiadów i przygotowali obfity posiłek. Tego było naprawdę bardzo dużo i sporo zostało na talerzach. Bon appétit. Premier voyage, c'était en février, c'était pour la paroisse de Lyon, là. Skawina. Pierwsza podróż z Lyonu do Skawiny była w lutym 1984. Druga chyba w połowie maja, kiedy powstała organizacja Amitié Pologne. Między tymi konwojami zrobiliśmy prawo jazdy na pojazdy ciężarowe, które nie było konieczne przy pierwszej podróży mniejszym pojazdem.
moyen. Wtedy, nie wiedząc, musieliśmy spędzić około 17-20 godzin na granicy NRD, gdzie nie sprawdzano zawartości ciężarówki, ale kazano nam długo czekać. Natomiast po wjeździe do Polski, oprócz uporczywego czekania, musieliśmy wyładować wszystko, co znajdowało się w ciężarówce. Sprawdzano każdą paczkę. Tak było za każdym razem w ciągu 7 lat naszych transportów do Polski. Wszystkie konwoje zostały deschargowane systematycznie. Wszystkie na frontierze. Byłam studentką, robiłam badania na Spiszu i na tym Spiszu w pustym, szczerym polu spotkałam dwójkę Francuzów, którzy się zgubili. To była Genevieve Raffanelli i jej brat. Nasza przyjaźń trwała długo, trwa do tej pory, a oni w latach stanu wojennego natychmiast się zaktywizowali do pomocy Polsce. I kolejny przypadek. Byli w tej samej parafii, w której był również Alain Michel. Kiedy ten powiedział, że jedzie do Polski z transportem i że potrzebowałby jakiegoś tłumacza, moi przyjaciele wskazali mnie i tak się zaczęło. To był rok 84, kiedy poznałam Alaina Michela. Pamiętam, transport był do Mistrzyjowic tutaj w Krakowie. No a potem już były kolejne. Oni się wciągali coraz bardziej w Polskę i w problemy polskie, a ja się wciągałam w to moje pomaganie im w pomaganiu nam. Tych leków brakowało do tego stopnia, że przecież w aptekach w ogóle nie były dostępne na przykład antybiotyki, prawda? Zwłaszcza te nowe generacje, których byśmy w Polsce wtedy jeszcze nawet nie znali. Więc to był fenomen także terapeutyczny. Ponieważ ja dosyć dużo miałem przyjaciół z Francji, jako że trochę studiowałem we Francji, dostałem telefon po prostu któregoś dnia, zadzwonił Alain i zapytał się, czy ja mówię po francusku. Ja oczywiście powiedziałem i spotkaliśmy się. I to było pierwsze spotkanie w tamtych latach. Czas, kiedy ta akcja i ta działalność taka w dużym wymiarze rozpoczęła się. Ja sobie teraz przypominam, że też to właśnie w 84 tak. roku, kiedy ksiądz Kazimierz prosił mnie na górę i powiedział mi, zorganizuj sobie grupę ludzi i będziesz się zajmować apteką. No wtedy księdzu powiedziałam, czy księdze, jak będę się zajmować apteką? No, przepraszam, tak powiedział, no przecież czytać umiesz. A ja miałam, księdza, co innego czytać recepty, co innego czytać zwyczajnie. Ale mówi tak, mówi, kupisz sobie książkę, kupiłam wtedy książkę leki współczesnej terapii i według tego Vidala po prostu, kiedy była recepta napisana tam polski odpowiednik, to ja wtedy szukałam sobie odpowiednika francuskiego i zawsze na tym pudełeczku pisałam do uzgodnienia z lekarzem. I ta, nawet z początku nie zdawałam sobie sprawy, że to tak ogromny zasięg będzie ta pomoc miała. Tak jak pan profesor mówił, dotyczyło praktycznie wszystkiego, począwszy i od igieł, ale też był taki okres, że oprócz tych lekarstw, to Alain organizował taki transport, pamiętam takich rzeczy, które myśmy zawozili dla tych prześladowanych, internowanych później, a potem po strajku, po zatrzymywanych. No wiadomo, że Francuzi natychmiast się znaleźli w kręgach opozycjonistów, Mistrzyjowice wiadomo. No i cała, że tak powiem, otoczka solidarnościowa. A ponieważ, jak mówię, wiadomość się szybko rozeszła, że są zaufani ludzie, którzy jeżdżą do Francji i że można tam coś przesłać, w związku z czym napływały różne poczty solidarnościowe, opozycyjne, tajne. I oni je przewozili. Pamiętam moje przerażenie, jak zobaczyłem, że ładują to pod siedzenie kierowcy. Byłam przekonana, że to jest najgłupsze miejsce pod słońcem. No, ale nigdy nie znaleziono tych na szczęście. Przewoziliśmy dla Solidarności farbę drukarską, zakazaną literaturę, książki kultury w wydaniach pomniejszonych. Les tout petits livres cultura, j'en ai encore d'ailleurs. Tous ces petits livres de pour distribuer quoi, minuscules, c'était. Umieszczaliśmy je w ciężarówce w różnych miejscach, w reflektorach, w kabinie kierowcy.
le matériel, c'était, on disait bon. Et à la sortie. Natomiast wyjeżdżając z Polski, wywoziliśmy materiały Solidarności także z Nowej Huty. De Solidarność, qui venait de Nowa Huta d'ailleurs. Vous êtes arrivé à Cracovie avec le matériel vidéo. Przywieźliście również sprzęt wideo, w tym kamerę, co pozwoliło między innymi dzięki wam na uruchomienie pierwszej niezależnej telewizji u księdza Kazimierza Jancarza. Indépendante chez Jancarz. C'était la télévision polonaise indépendante organisée par vous et grâce à vous et avec Jancarz. Bardzo mu na tym zależało. To było dla niego wydarzenie niesłychanie istotne, bo był to moment, kiedy mógł zacząć prowadzić inną działalność. I j'avais en même temps la moitié. Będąc w Polsce i chcąc porozmawiać z pewnym działaczem Solidarności, musiałem pokazać tę połowę banknotu 20-frankowego, a mój rozmówca miał pokazać drugą. Francuzi byli bardzo bacznie obserwowani podczas swoich przyjazdów do Polski, od granicy począwszy, przez Służbę Bezpieczeństwa. Myśmy mieli tego świadomość. Uprzedzaliśmy ich, prosiliśmy, żeby byli ostrożni. I oni starali się jakoś dostosować do naszych próśb. I no wiadomo było, że smutni panowie byli na porządku dziennym wszędzie. To wiem dzięki mojemu synowi i jego kolegom, którzy się pasjonowali oglądaniem, śledzeniem aut, które jechały zawsze za ciężarówką Amitié Pologne. I liczyli te auta i liczyli smutnych panów. Więc nie było to takie bardzo przyjemne. Stał w kolejce pan, którego poznałam, wiem, że pracował w służbach i miał receptę i był to lek, pamiętam, że bardzo rzadki i bardzo mało. I on tą receptę podaje i taka konsternacja, bo obydwoje z rozmów z nim znałam go i on też mnie poznał i ja wziąłam tą receptę, spojrzałam na niego. I miałam taki odruch, że no dlaczego on tutaj stoi, skoro ta apteka jest dla Solidarności i to. Ale jak popatrzyłam na niego, pomyślałam, przecież to dla dziecka. Wydałam mu to lek i kiedy odbierał, on miał łzy w oczach. Ja do dnia dzisiejszego pamiętam. Ale czasami zdarzały się bardzo zabawne i groźne właściwie sytuacje. Mianowicie informowali nas telefonicznie, a ja telefon odbierałam u sąsiadów, bo u mnie w domu nie było, że w tym konwoju będzie kilku dziennikarzy i prasowych, i telewizyjnych, a ponieważ każdy musi mieć wpisany zawód na jakimś tam, nie wiem, paszporcie czy świsku, w związku z czym to dziennikarz z telewizji to będzie dentysta, ktoś tam będzie pielęgniarz, a to będzie lekarz. Ja usiłowałam przerwać ten potok słów, no ale nie mogę powiedzieć zamilcz cholera, bo telefon jest na podsłuchu. Powszechny. Tygodnik powszechny. C'est bon? Udamy się teraz do redakcji jedynej niezależnej gazety w bloku wschodnim, która nazywa się Tygodnik Powszechny. Monsieur Turowicz, comment concevez-vous? Jak postrzega pan rolę intelektualistów w zmieniającej się sytuacji polskiego społeczeństwa? Bien, je pense que ce rôle est très important. Enfin, ce sont... Myślę, że będą oni bardzo istotni. To ci, którzy artykułują świadomość sytuacji, racjonalizm, niezadowolenie i opozycję wobec totalitarnych uwarunkowań reżimu socjalizmu realnego. Racjonalizm, le mécontentement et l'opposition contre les aspects totalitaires du régime du socialisme réel. Wojsko gra, milicja rżnie, a deleguje KGB i SB. Reżimowe tango, żarto reżimowe. Żyć nie tańcz, bo dostaniesz małą głowę. Mało jedz i dużo pić, już nam szykują torby i kij. Ja byłam w 1984 roku w szpitalu w Lyonie. I przez jakichś francuskich znajomych poznałam takich Polaków, którzy w Lyonie pracowali w firmie, która oprawiała obrazy.
właścicielem tej firmy był Alain Michel. Istniała już Amitié Pologne i szukał kontaktów w Polsce. Ci znajomi powiedzieli Alainowi, że tam w szpitalu jest taka dziewczyna, która jest z Torunia i w ogóle, która mówi, że ona może tam coś zorganizować. Jak wróciłam do Polski, to przygotowałam grunt pod przyjęcie pierwszego konwoju do Torunia. Konwoju, który przywiózł głównie leki i odżywki dla dzieci. Przyjechała razem z nimi grupa lekarzy i pielęgniarek, którzy mieszkali w rodzinach lekarzy i pielęgniarek. Ale pamiętam, że jak rozładowywaliśmy tę ciężarówkę i jak widziałam, że wszystko było nowe, ja zastanawiałam się, jak to robi taka organizacja, skąd oni to wszystko mają, co podjeżdżają do jakiejś fabryki, biorą. No i wtedy ci chłopcy z Amitié Pologne mi tłumaczyli, jakie robią akcje, że to ludzie dają pieniądze. Ja sobie wtedy w ogóle tego nie mogłam wyobrazić, jak to jest, że ludzie chcą dać pieniądze jakiejś organizacji, która potem pomaga w ogóle jakiemuś krajowi, o którym ci ludzie w ogóle nie wiedzą. Bardzo często Francuzi, którzy pomagali w transportach do Polski, przynosząc rzeczy, dając pieniądze, zadawali pytania, czy to, co dają, rzeczywiście jest przekazywane na ten cel. Jak wygląda dystrybucja ofiarowywanych darów? Czułem pewien rodzaj nieufności. Zaproponowałem im, żeby pojechali z nami i przekonali się, wyładowując ciężarówki, jak to wygląda w rzeczywistości. Przyjeżdżali mieszkańcy Lyonu czy Paryża po to, żeby zamieszkać w naszych rodzinach. To był bardzo piękny gest, dlatego że to poszerzało oczywiście możliwości, horyzonty nawiązania kontaktów z tymi, z Francuzami. To było okno na świat w tamtych latach, kiedy były takie trudności z porozumieniem się z Zachodem. Moi-même, j'étais logée chez Piotr, notre cinéaste. Byłam goszczona właśnie u Piotra, naszego filmowca, w Krakowie. Si ce n'est que effectivement, on sentait que y avait un vrai mouvement dissident. Dowiedziałam się wtedy o działalności dysydenckiej w tym mieście, o trudnościach, z jakimi muszą borykać się Polacy i jak ważne są przyjazdy ciężarówek Amitié Pologne. To były główne tematy naszych rozmów. Et ce que les associations comme Amitié Pologne leur apportaient. Donc ça, c'était effectivement les sujets principaux de conversation. Bonjour Paul, ça va? Ça va, pas mal, et toi, depuis très bien. Tout à l'heure. Vas-y, rentre. Vas-y. Que souvent ces camions étaient doublés d'un autocar. Bardzo często ciężarówkom przyjeżdżającym do Polski towarzyszyły autokary z Francuzami. Uczestniczyłem we wszystkich tych podróżach organizowanych przez Amitié Pologne, a później przez Équilibre. Tous les voyages en autocar qui ont été organisés par Amitié Pologne et Équilibre. Voilà. Donc nous avons eu différentes aventures évidemment. Wśród Francuzów w ten sposób przyjeżdżających do Polski byli ludzie wiedzeni ciekawością, trochę przestraszeni tym, co zobaczą w kraju komunistycznym. Te podróże trwały czasami ponad 30 godzin, ponieważ musieliśmy długo czekać na granicy RFN i NRD. Po przejechaniu granicy polskiej wszyscy byli ciekawi, jak wygląda Polska, jej miasta i wsie z łanami pszenicy i kukurydzy. On s'attendait nous à voir des champs de blé, à voir des maïs, à voir des choses comme ça. Wszyscy uczestnicy takich podróży byli przyjmowani u rodzin polskich na zasadach wolontariatu. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Polski, to byłem goszczony u rodziny z Nowej Huty. Moi cette période-là, je travaillais à la SNCF.
W tym czasie pracowałem na kolei. Nie byłem zadowolony z tej pracy. Chciałem zmian. Wziąłem urlop bezpłatny i wtedy spotkałem Jean-Marca, który już od kilku miesięcy pracował w Amitié Pologne. Powiedział, że za tydzień jedzie do Polski i spytał, czy chcę jechać z nim. Zupełnie się tego nie spodziewałem, ale zgodziłem się, bo nie miałem nic innego do zrobienia. Pojechaliśmy niewielką 3- lub 4-tonową ciężarówką z lekarstwami, które wcześniej były przygotowywane w Amitié Pologne. To było wydarzenie odkrywające zupełnie coś nowego. Wydarzenie, które spowodowało, że znalazłem sens w działalności humanitarnej i założyłem w roku 1994 swoją organizację, Triangle, która działa już od ponad 20 lat. Et on a fêté les 20 ans de l'association Triangle l'année dernière, donc Triangle a un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Quasiment tout le monde a des souvenirs, Gaëtan, tu vois, quand on lui a parlé. Prawie wszyscy mają jakieś wspomnienia. Tak jak Gaëtan, która była w Krakowie przyjęta przez Piotra i jego rodzinę. Un souvenir très présent parce qu'ils ont été accueillis dans une famille. Francuzi goszczeni u rodzin polskich dostawali szansę na inny rodzaj poznawania kraju. Nie turystycznie, nie z okien hotelu. Que simplement un côté touristique. W poprzednim roku byliśmy w ZSRR, ale to był wyjazd typowo turystyczny, niezbyt interesujący. Nie mogliśmy zapoznać się z problemami mieszkańców tego kraju. Teraz widzimy różnicę między podróżą turystyczną, a tą, którą odbyliśmy do Polski. To zupełnie coś innego. Tego się nie da porównać. Francuzi mieli bezustannie wielką ilość pomysłów, straszną ilość pomysłów. Czasami nas one nawet przerażały, bo nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić. Po Czarnobylu, to była wspaniała akcja Remplissons les biberons, to rzeczywiście mlek przychodziło w proszku nieprawdopodobnej ilości, a do nas należała jakaś umiejętna dystrybucja, żeby trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Tak? Tak. Wśród trudności, które przeżywa nasz kraj, najbardziej dolegliwe i myślę najbardziej smutne są te, które dotyczą dzieci, zwłaszcza tych dzieci najmniejszych. Myślę, że akcja, którą społeczeństwo francuskie przedsięwzięło, żeby dopomóc Polsce, jest nie tylko piękna, nie tylko szlachetna i humanitarna, ale myślę, że to jest jedna z tych akcji, które bardzo zbliżą te dwa narody, nasz polski, który jest w trudnościach i w potrzebie, i francuski, który daje swoje serce. Czy mleko humanizowane, to się teraz mówi, tak? Czy jest łatwe do zdobycia? Nie, bardzo ciężko właśnie. A obecnie to mleko niebieskie to jest niedobre, naprawdę jest niedobre. Jest zanieczyszczone, że uważam. Co pewien czas jest ogłaszony komunikat, że z powodu jakichś zanieczyszczeń wycofuje się pewną partię, która już jest w sklepach. Więc problem z mlekiem u nas jest bardzo duży, że nie ma dobrego mleka. Bardzo wam dziękuję, że przywieźliście te odżywki dla dzieci i mąkę, szczególnie dla chorych na celiakię, dlatego że są poważne trudności z kupnem, a jeszcze w dodatku prawie wszelka żywność u nas jest zatruta i dlatego Bóg zapłać, bo tylko tyle można powiedzieć. Druga akcja, skaner. Sprzedawali zegarki, specjalnie zegarki z Amitié Pologne, z napisem Amitié Pologne, po to, żeby zdobyć pieniądze. Wyjeżdżali do Francji, sprzedając go w tym celu, żeby kupić dla Polski tomograf,
i płacić koszty utrzymania tego terytorium przez 3 lata. Z tego typu akcji tam zrobić. To ja mam kupić te taką pierwszą. Est tu dois l'acheter? Nie, to jest prezent. Dziękuję bardzo. Ja pismo przyślę do was, bo ja jest od was, jak mówiłem. Płaciliśmy za skaner, sprzedając 10 tysięcy zegarków z logo Equilibre. Jeśli dobrze sobie przypominam, to skaner pochodził ze szpitala w Annecy. Przywieźliśmy go do Krakowa do pana profesora Chłapa. Kraków i jego województwo nigdy nie miało tomografu do prześwietleń głowy. Ten, który przywieźliście, będzie służył około 6 milionom mieszkańców regionu. Dostarczyliśmy skaner, który nie mieścił się w drzwiach szpitala. Trzeba było wyburzyć ścianę, aby aparatura znalazła się na swoim miejscu. To było bardzo skomplikowane. Chwileczkę! Bo woda się leje z dachu. Szybko, nie możemy się stać tak długo. Mogę złapać tam obie. No, albo... Ja, jest okej, no? Zobacz, tam jest kratka taka wentylacyjna, można zobaczyć na dół. Tam to diabeł wyjdzie. Wśród takich braków, które były rzeczywiście no, dramatyczne wprost, no to między innymi, prawda, brak możliwości dializy. Te dializy odbywały się w sposób naprawdę dzisiaj, powiedzielibyśmy, no, prawie że skandaliczny, dlatego że trzeba było ograniczać i to było rozporządzenie nieoficjalne, ale jednak respektowane przez tutaj urzędy miejskie i między innymi, prawda? Ograniczenie polegało na tym, że dializowano tylko w średnim wieku i młode osoby, a tym bardziej starsze osoby właściwie nie miały szansy do takiej dializy. I tak się złożyło, że żona mojego kolegi ciężko zachorowała, obie nerki nieczynne. On, wiedząc, że mam kontakty z Francją, zwrócił się z tym do mnie, ja do Francuzów. Francuzi zrobili piękne plakaty, które wisiały we wszystkich aptekach we Francji, z listem, który napisałem, takim błagalnym listem. Pomóżcie jej. Pomóżcie jej, ona ma dopiero 25 lat. I w efekcie, proszę Państwa, przyjechał ponad 20 aparatów do dializy. I do tej akcji włączył się też właściciel laboratorium, pan Agueton, który nieprawdopodobne ilości wszelkich niezbędnych do dializy płynów przysyłał w transportach Amitié Pologne. No więc oczywiście otrzymanie takiego dializatora nowoczesnego z pełnym wyposażeniem, który dotarł do Polski, to był fenomen. Dzisiaj są wprost takie wspomnienia na poły aż nierealne. Kto by przypuszczał, że do 1987 roku do Polski, tutaj do Krakowa przyjechało 1000 ton. Tak. Lek to przecież jest niewiarygodna ilość i no, przy tym organizacja. Poza tą doraźną, prawda, pomocą był jeszcze jeden element niesłychanie ważny. Mianowicie ta akcja właśnie Alena, jego przyjaciół, sprawiała, że przywracała nam się nadzieja. To były jednak ciężkie czasy w tamtych latach. W perspektywie było to, że jest nadzieja, że kiedyś się skończy to. Myśmy wiedzieli też przecież o innych krajach, gdzie inaczej żyją, gdzie takie lekarstwa są codziennością, że to nastąpi u nas. Solidarność! 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 Po zmianach u nas, po okrągłym stole, po wyborach, doszło też do zmian w Amitié Pologne. Mianowicie Amitié Pologne zdecydowało. Po pierwsze, zmieniło już nazwę wtedy na Equilibre. Equilibre Pologne. Amitié Pologne zmieniła swoją nazwę na Equilibre i utworzyła swoje pierwsze biuro w Krakowie. Na jego czele stanęła Christine Guigon. Equilibre Pologne à Cracovie. Voilà, et puis après, ben,
A potem, jeśli sobie dobrze przypominam, ustanowiono Fundację Equilibr, zgodną z polskim prawem, która zorganizowała pierwszy transport z Krakowa na Litwę i do Kurdystanu. Premier konvoi humanitaire mais qui partait de Pologne pour la Lituanie et pour le Kurdistan. Transporty z Francji przychodziły do późnych lat 90. W większych miastach Francji powstawały osobne biura. W Grenoble działała bardzo prężnie grupa pod auspicjami Akcji Katolickiej Polaków z panią Anną Fischerową. Ta grupa ukonstytuowała się w Amitié Dauphine Pologne i bardzo pięknie nam pomagali przez przeszło 10 lat. A potem musieliśmy się jakoś usamodzielnić. Wiecie, co powiedział szef? Że my lekarz nie potrzebujemy. On to jest tego, co widzi, to my lekarz nie potrzebujemy. Mamy tak dużo. 92 rok. Ja jestem w Lyonie i czytam w gazecie, że Equilibr ogłosiła akcję przyjęcia 1000 dzieci z obozów uchodźców w Bośni do rodzin francuskich. Zgłosiłam się do Equilibr, mówię, no słuchajcie, co trzeba robić? Byłam ciekawa, jak oni przygotowują taką akcję. Uczestniczyłam w tym, no jak już wszystko było gotowe, ja mówię, Alain, zabierz mnie ze sobą. No Alain tak się wahał. No ale ja mówię, ja się przydam, ja mówię, znam polski, rosyjski, to ja po bośniacku się dogadam. Bo chciałam zobaczyć, jak to dalej wygląda, tak? No i Alan mnie zabrał. Za to jestem do dzisiaj Alanowi wdzięczna, bo gdybym nie pojechała wtedy w tym konwoju, nie byłoby polskiej akcji humanitarnej. Bo tam, w Sarajewie, byliśmy w jednym z obozów z Alanem, z Pascalem, Jean-Jacques'iem. I ja pomyślałam sobie, jestem w miejscu, w którym ludzie potrzebują pomocy. Jestem z ludźmi, którzy kiedyś udzielali pomocy mojemu krajowi. No to my musimy coś zrobić. Ja tam postanowiłam, że wyślę konwój z Polski do Sarajewa. Napisz recepteki darów, dobra? I napisz Drohobyt Szpital. Onkologia. Emiliana, tak. Apteka darów, no mimo ogromnych zmian, które zaszły przez te 25 lat, jest w dalszym ciągu potrzebna. Mnóstwo ludzi korzysta z naszej pomocy. Ludzie starzy na emeryturze, no bardzo często nie stać ich na kupno leków i wtedy ta apteka darów jest ratunkiem. Pomagamy lekowo domom dziecka, szpitalom, hospicjom. Idzie ogromna pomoc na Ukrainę w tej chwili od czasu, kiedy tam się zaczęły bardzo poważne kłopoty, zwiększona. Pomagamy dzięki zaangażowaniu szerokiego kręgu. Ludzi, którzy pamiętają własny stan wojenny, nasz stan wojenny i nasze kłopoty i rozumieją, co to znaczy potrzeba. Więc Amitié Pologne przetrwało nawet i w tym. Thank you.